Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym super odcinku z Outlast 2. O Boże, co on ma na głowie? To nieważne, ciągniemy za ten łańcuch. Ja pierdolę. Marta go tak za... Lecimy dalej. Padłem jakieś miękko? Nie, to ludzie są, sorry. Lecimy dalej. Staram się stąd spieprzyć. Co to za modlitwa znowu? Duszo Chrystusowa, przygotuj mnie, Ojcze, na wiedź mnie ku zbawieniu. Krwi Chrystusowa, pozwól skosztować swego wymiaru. To jest jakieś litanie, modlitwa. A tu jak wejdę, to co? O, mogę utonąć. Mam krew na ekranie, jak to umyć? Pomocy. A, samo znika. Dobra. Tam coś świeci. O, co to robi? Tylko to mnie interesuje. Wszystkie ptaki popadały. What the fuck? Jezu! To mi wygląda na elementy parkurowe. O! Tutaj też ptaki leżą. Nie, nie, nie. Bateria. Co człowiek jest w stanie zrobić dla baterii? Co go zabolało? Ślepy jestem? Nie, no wyżej nie mogę iść. Trzaśnijcie mnie, bo nie wiem, tutaj. No nie. No to jestem. What the fuck? Wielki szatan? Nie trzeba było. Zobaczmy, co nam powie bohater. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Oczekiwałem czegoś więcej, ale znajdź drogę do... There's got to be a way back to the village. A church? No, no. It's some kind of heretic temple. Ta gra ma przerażające audio.
bardzo. Ale bardziej niż czeka audio, boję się Marty. Marta jest poryta. Co to było? Nic nie widzę. Nie. Nawet nie proś. To była ta dziewczynka ze szkoły. Znaczy z tej szkoły, nie tej naszej polskiej. Normalna wioska. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Okay. No i co dalej? O, bajery. Mógł się zabandażować. Jak się to robiło? O, nie potrzebujesz bandażu, to czemu mam ekran czerwony? Od tej krwi, w której się kąpałem? No bez kitu. I tu robią brajanki chowu klatkowego. Nie podoba mi się tu. Sobie gniazdka wiją. Mordowali dzieci. O! Spoko. Boję się. I mu się oczy świecą. On mnie zaatakuje. O Boże. Psychopata w akcji. Możesz co? A mogę wejść pod to łóżko? O! I takie ciekawostki to ja lubię. Jesteśmy w syromie Armagedonu. Kurwa, takiego mentora mi brakuje. Bez kitu. O, poruszenie. Nie podobało mi się tylko to, że ziomek miał nóż. Tak, to wszystko jest w porządku. To może być elevator. To nie może być winda. To na pewno jest winda. Musisz włączyć generator. Dobre, Blake. Chrześcijańska babcia z nożem. Uh,
Nie idzie zamknąć. Okej. Aha, mogę to tak pozwiedzać piwnicę po prostu. To jest zamknięte. Okej. Nie kontrolowałem czasu, więc nie wiem ile nakrywamy. Więc jakby mi wyszedł za długi, to będzie taka rekompensata za to, że nie było odcinka wczoraj. Kurwa, babciu! Pierdolisz. Tam. O, Janusz. Nie chcę z tym rozmawiać. Momencik, zaraz wrócimy. Muszę coś zrobić. Wracamy. Pewnie nawet nie zauważycie tego. Postaram się to przyciąć. Postaram się, nie zawsze znaczy, że mi wyjdzie. Tego nie obiecuję. Boję się. Boję się. To jest generator. If I can find my way back to the elevator. Oh! Oh! Ja pierdolę! Kurwa, ona jest pojebana! Wręcz może się leczyć w beczka. Proszę się modlić dalej. Słyszałem, że Marta idzie. Heretic. Nie chciałbym wyjść i wdupić się na nią za tym zakrętem. Nie, ona chyba nie idzie. Idzie.
proszę nie. O! O, ja pierdolę. Znalazła mnie. Marto, ty chrześcijańska istoto. O kurwa. Kartka, którą pominę. To chyba dobrze, że umarłem. Tak, tak, ja też się nie lubię. Oko nowe. Marta. Gdzie spierdalać? Marta. No pierdolę. Muszę ją jakoś wychujać, jak ona pójdzie z powrotem w tamtą stronę. O nie. Spierdalaj. Marta, wypadł. Ona ma jakieś niekontrolowane zachowania, pierdolę. Trzeba spierdalać. Oh! I will be ravenous in my vengeance.
Zajebiście. Jessica. Spierdala mi. Jessica nie żyje. Jęzorn. No, zajebiście. Szkoła. Nie. Ja pierdolę. Pierdolę, gdzie teraz nie widzicie mojej winy? Co? Nie ma mnie. Zostaw wiadomość. Pip. Kurwa. Jason? Dobra. Ale będziemy progresować dalej w następnym odcinku, więc jeśli oglądaliście, to dzięki. Trzymajcie się i cześć.